Może z pistoletami na wodę przyjdźmy, albo coś takiego zadziała. Z jajkami wielkanocnymi takimi na wodę, ty. No, bez kitu. Będziemy ich nakurwiać. Cześć, tu Raf i witam was po raz kolejny w Borderlands. Tradycyjnie jest ze mną Peach. Elo, elo, 520, siema z rana, dupo obsrana. I siedzimy sobie w samochodzie naszym różowym. Tak jest, wypełnimy sobie dzisiaj na start misję pod tytułem Circle of Death Round 1. Przynajmniej pierwszą rundę, za chwilę będzie również i druga. Ja się nie mogę skupić, bo jest straszna duchota, nie tylko w Pandorze, ale i u mnie za oknem. U mnie na szczęście jest chłodno, bo ja mam tak w mieszkaniu jakoś zrobione dziwnie, że zawsze jest chłodno, nawet jak jest gorąco. Według ciebie to dziwnie, tak? Znaczy, to dobrze, ale wiesz, zwykle nie spotykam się z takim czymś. No to chociaż tyle dobrze u ciebie. Poczekaj, ja muszę... Dobrze, jesteśmy tutaj. Tutaj wykonamy misję. Tylko niech no te skagi. Dobra, daj sobie z nimi spokój, bo oni tutaj żyć nam nie dadzą. Pędzimy do... Nie switch. No, ogarnij pitch. Żaden switch, lecimy pitch. Pędzimy do Zabena Raida, Raid Zaben czy whatever. Da nam zadanie i na rozgrzeweczkę pozabijamy sobie trochę skagów i innych trutni bordersowych. No, bez problemu. Tutaj już nie byłem. Nie znam tych terenów w ogóle. Dlatego teraz to Peach będzie prowadził. Okej, okay, mamy misję numer 1, Circle of Death Round 1. Musimy zabić pierwszą falę przeciwników. Masz coś do załatwienia w sklepie? Wydaje mi się, że... Nie, damy radę. Okej, okay, ja mam zapas granatów, amunicji, więc powinno być koks. Odnowił mi się również Scorpio Turret. Ale będzie łatwo, chociaż na tym poziomie to nie może być zbyt łatwo. To jest tak jak arena gladiatorów, co wtedy myślałem, że to będzie tak właśnie wyglądać. No coś nie? W tym stylu, coś w tym stylu. No. To spoko. Ale pewnie nie będzie tak trudno, co? Czy będzie? To zobaczymy, to się okaże, wiesz co? Skagi mają to do siebie, zwłaszcza te trudniejsze, że trzeba ich trafiać w dupsko. Jak dostaje w dupsko, to ma większe obrażenia, nie? Aha, bo mają taką mordę opancerzoną. Tak, mają pancerze. I właśnie przeczytałem przed chwilą na ekranie ładowania, że te spitter skagi są wrażliwe na ataki mele. Więc warto podchodzić do nich i ich atakować pięścią. No, chcesz to rób. Okej. Okay. Runda pierwsza zaliczona, nie było trudno. Ale nie było też łatwo, całe życie mi wyssały prawie. Dobrze, że znalazłem sobie chociaż tą... Shielda mam nowego, mam 117 shielda, więc troszkę więcej. No. Ja mam 60. Ja w poprzedniej właśnie miałem 60. Okej, okay. Więc tak, wiesz co, powiem ci, że filmik, który mi podesłałeś z syrenką nową z drugiej części był zajebisty. Dużo zresztą można było z niego wyczytać pobocznych spraw, które będą chlebem powszednim w drugiej części. I w sumie nie wiem, jak wielu widzów widziało ten filmik, pokazujący oczywiście możliwości Mai, nowej syreny, ale po prostu byłem w szoku, naprawdę byłem w szoku, bo odkąd tylko dowiedziałem się o drugiej części, odkąd tylko jakieś tam plany były na jej temat, to wiesz co, to naprawdę bałem się, że mogą spieprzyć to, co było zajebiste, nie? Czyli pierwszą część. Ale przyglądając się temu gameplayowi, no stwierdzam, że gra będzie na zajebistym poziomie, bo nie dość, że potwory będą zajebiste, będzie dużo nowych potworów, animacje postaci będą zajebiście skomplikowane, nie będą tak banalne jak są teraz. Co tam jeszcze mogę powiedzieć? Przede wszystkim chyba to,
że można będzie customizować swoje postaci, czyli będzie można im zmieniać fryzury, tatuaże, będzie można im zmieniać kolory ciuchów, jak i same rodzaje ciuchów, więc będzie tego w cholerę wpyte. Być może nawet uda mi się zrobić Pitch Blacka z prawdziwego zdarzenia. Ale nie wiem, czy widziałeś, tam nie tylko z Syreny były filmiki, bo jeszcze są każdy inny, znaczy tak, nie każdy inny, co? Ale innych klas również. Widziałem filmik Zero, ale filmik ten tak naprawdę pokazywał misję, w której walczyło się z robotami. Zajebiście mi się podoba motyw, że Zero zostawia swój hologram podczas kiedy znika, aczkolwiek sam fakt, że znika, że tak naprawdę przejął Syrenę. To mnie troszkę zaniepokoiło, dlatego że ja właśnie między innymi dlatego nie lubiłem Syreną walczyć, bo ona po prostu znikała i podczas, wiesz, tego Invisible mogła zadać cios jakiś tam krytyczny, nie? Mi się ta opcja nie podobała, już wolałem Bloodwinga 100%, jak nie 200. Ej, widzę, że tu jest do kupienia Rocket Launcher. Warto to kupić, czy nie? Nie kupuj tam broni. Nie? Szkoda pieniędzy. Bo nigdy jeszcze Rocket Launcher nie widziałem na swojej drodze. No to powiem ci, że na razie nie masz czego żałować, bo one, tak ja wiem, Rocket Launchery są takie trochę z dupy, bo niby mają moc, ale tak naprawdę długi reloading, wiesz, fire rate oczywiście. Jak złapiesz dobrego... jak złapiesz dobrego launchera... Kurde, zapomniałem się uzdrowić. Ale zaraz... Zaraz będziesz mój maleńki... Dobry. Ja zaraz padnę. Cholercia. Dopam się. Ale zdupiliśmy, stary. No, teraz już nie było tak. Dobra, życie zresztą. Cholera, skorpetureta mi rozwalili. Ja chyba zginę. Nie dam ci zginąć. No już ginę. Nie, jeszcze nie giniesz. Już ginę. Jeszcze nie giniesz. Nie mogę rzucić granatę, jak umieram, czemu? I uciekaj od razu. Cholera, nieprzeładowany mam. Ja w ogóle amunicja mi się skończyła. O, jesteś tam, dobra. Łap granaty. Uuu, jaki przeciwnik. Chodź tu, ściero. Alfa. Granaty, szmaty. Co ty dzisiaj tak rymujesz? Nie wiem. O kurde, to nie było ostatnie. Patrz, jaką foczkę wypiął. Daj mi go zabić. Różową. Okej. Okay. Proszę dzięki. Cię bardzo. Oj, teraz nie wiem, czy dam sobie radę z dwoma. A co nie? Jeszcze mam dwa granaciwa, patrz. A ja leżę znowu. Oh fuck! No to masz jeszcze granaty do kolekcji. Ale nie dostaję od nich chyba obrażeń. Ty też leżysz? Mission cancelled. I co, przegramy, tak? Nic, nie? Tak, na to wygląda. Na to wygląda, będziemy musieli zacząć od nowa. Round 2. Dobra, poczekaj, to może się wyekwipujmy. Życie pełne, więc tutaj nie ma co... O, ale można nowe upgrade'y do tych kupić. Do broni? Do magazynków. Ktoś mi pisał... poczekaj. Nie mi, tylko tobie ktoś napisał, żebyśmy kupowali sobie apteczki, te, które można używać w trakcie walki, że to nam mocno pomoże. Nie, to wiesz, jak to jest, no to pomóc, nie pomóc. My dążymy do tego, żeby, a przynajmniej ja, bo nie wiem jak ty, czy możesz, do tego, żeby to życie się samo regenerowało, nie? Ja nie wiem, czy mam. A noszenie apteczek to jest zbędny balast. Bo zawsze więcej złomu się zmieści w kieszeni, nie? Nie wiem, jak chcesz, możesz nosić te apteczki, ja lubię grać po swojemu. Dobra. Okej, skupmy się, więc grenade upgrade. Wyssało to ze mnie wszystkie pieniądze, ale thanks goodness się opłacało. Tutaj mam 154, zajebiście. Chcesz shielda 117? Ja właśnie zobaczyłem, kupiłem sobie jeszcze tego shielda, ale po chwili zobaczyłem, że mam shielda, który jak się wypali, strzela ogniem, jak się skończy. Spoko. I założyłem go. Dobra, ile go masz? Ile masz ten... 118.
A to spoko. To no. swojego sprzedam. I użyję sobie 154. Okej, okay, I'm ready. Dobra, to już tam leci, ja do ciebie biegnę. Uuu, ile fantów tu leży. Ale strasznie dużo kasy mam, coś bogaci jesteśmy. Wiesz co, jak kupisz upgrade'y, to nagle ci hajs cały zniknie, więc... Aha, bo nie kupiłem właśnie upgrade'ów teraz. No, więc się nie rozpędzaj z tym hajsem za bardzo. Okej. Okay. Jedziemy, dziewczyny. No, byłaś. A teraz twój turret chyba ma inną... co, nie? Granatami. Okres, tak, jest innego koloru, bo leczy, nie? Tak, on właśnie czerwony ma od leczenia, niebieski od urodzenia. Dobra, bo chyba nie powiedziałeś, nie? Że masz teraz leczący Jup, turet. Tak jest, zupgrade'owałem sobie Scorpio Tureta. Teraz może leczyć. No to dobrze. On teraz wybuchł, czy coś tam stało? O kurde, jak wybuchnę zaraz. Leżę. No mówi ci, one na mnie lecą, no, przez to, że gram kobietą, to... Kurde, muszę sticky nade'y sobie załatwić, wiesz? Zajebiste są. No, one są fajne. Ja tu zaraz zginę. Tego po lewej wal. Wale. Znaczy, nie wiem, czy twoje lewej, wal, czy wal, moje wal, lewej. Wal. Kurde. O kurde. Aj, w ostatniej chwili, god damn it. No okej, okay, ja sobie granaty uzbroję. I zaczniemy jeszcze raz. Słabo. No i słabo. Ważne, że dobra zabawa jest, nie? No wiadomo, nie? O to chodzi. Dobra, tylko żeby ta arena nie wyssała ze mnie wszystkich pieniędzy. Sweet. Poczekaj. O nie, zaraz mi się odnowi. Ale mam... Ty! Co? A ja nie założyłem shielda. A gdzie on jest? Ty, gdzie jest mój shield? Słabo nie jest? Nie mam pojęcia. Wiesz co? Mikrofon mi zasłonił miejsce, gdzie mam życie i nie widziałem, że shielda nie mam. Czekaj, ja chyba go sprzedałem. Coś mi się wydaje. Pryk. Tak jest, sprzedałem go. Ja kupiłem sobie te medkity, żeby było łatwiej. Zobaczymy, czy rzeczywiście będzie. Dobra, mam już tureta załadowanego. Muszę trochę niżej mikrofon wziąć, bo mi zasłania pół monitora. Okay. I mój skrzypiący fotel. Masz mało życia cały czas. Bo mi się... Nie uleczyłeś się. Fuck. Myślałem, że będziesz medykiem, żebyś mnie leczył. Pielęgniarką. Że znikniesz, wejdziesz we mnie i wiesz, zregenerujesz mi siły. Nie, tupi. Na odwrót powinno być. Poczekaj. Insta heal minor. Kurde, ja nigdy nie pamiętam, to ten droższy jest. Okay. Te niżej to są. Okej. Okay. Uuu, ty, ja mam 384 życia już. O kurde, ja mam tylko 260. Ile to kosztuje? 210. Matko boska, co za drożyzna. Już wolałem, jak jedzenie było na kartki. Jednak ci powiem, że miałem jednego skill pointa, więc sobie wydałem teraz. Mam pewnie dużo nie zmieni, ale to nic. Ja chyba nie mam. Nope. No wydawałeś chyba. Miałem dwa. I kawałek szkła. Okej. Dobra. Cześć dziewczyny. W górę biusty, bo nadchodzi czas rozpusty. Jedziemy z koksem. Wyłazić, bo tureta postawiłem. Cię ćwierzę. Nie będzie litości. Granaty mi przecież mam, stary. Chodź tu, fajko. Ile ten granat wybucha? Powinien szybciej wybuchać, a nie czeka 3 dni. Nie mamy tyle czasu. Tak jest, dziewczyny. Cholera, jestem dla nich na jednego hita prawie, że... Ale fajnie jest, jest ta tarcza, ona podpala ich jak się skończy, to... Tak, tylko że mam ciepło, mam ciepło. A ja zginę z domu, podnieść mnie? Chciałbym, ale jestem zajęty. Którego bijemy tego? Bez różnicy, bo i tak damy ciała. Marnujemy ammo. No to co? Kurde, już nas. Bitch, fight for your life. Dobra, 100% skupienia. Bo to już się wieść zaczyna robić. No, bez kitu. Dlaczego ty się tam tak szybko zespawnowałeś przy sklepie, co?
Dobra, amo. Kupię sobie inne granaty, bo moje są do dupy, może to coś da. Nie szkoda ci pieniędzy? Nie mam dużo, to tam pomarnuję sobie. Dobra, ja sobie poczekam na sticky grenady. Na pewno kiedy się trafię. Bowsingi są takie fajne do ciasnych pomieszczeń. I te ruby. Ale ja kupiłem sobie elektryczne bouncingi. Chcę zobaczyć, jak to wygląda. Ruby Riser, czy jakoś tak, te, co się właśnie rozpraszają. O ile się nie mylę. Tak. One też są dobre do rozpraszania zwartego tłumu, bo na takich arenach się za bardzo nie sprawdzają. Cholera, no Turret mi się... Fuck, może ja go później użyję. No właśnie, może to coś pomoże. Nie pomoże. Cicho. Nie mogę się powstrzymać. Jeszcze o nie kurde. Jaki badass mnie zaatakował. No mi z dyńki wleciał i od razu straciłem całe życie prawie. Ale mu krytykala w locie pierdzielnąłem. Kolejny i jeszcze jeden. Te bouncingi też się przydadzą trochę, bo one wybuchają na kontakcie, nie? No. Więc jak rzucą bezpośrednio, odbucha od razu, nie? To jest dobre. Co im tak mało życia odskakuje? Siema! Tylko, że nie trafiłem. Spadaj, Heniu. A jakby tak... Wytrzymałeś. Podpalił skurczysyna, patrz jak mnie sięgnął. O, dwie snajperki. O, ty, nie rób takiego zamieszania, bo ja nic nie widzę. Zobacz. Goni mnie ten alfa, no. One jak skaczą, strasznie dużo życia zabierają. Otwornie. No. Jak podskakujesz... To jeszcze jest spoko, ale jak nie zdążysz odskoczyć, to ci całe życie zabierze. Dokładnie. Ten już Alfa 1 pada. Jest okej. Ach, pięknie. Okej, jest dobrze. Chyba nam się uda. Co? Chyba, że kolejne wyjdą zaraz. Wyjdą. Wyjdą? Wyjdą. Ty jesteś. Final round jest dopiero przerąbany. Domyślam się, jak już teraz mamy problemy. Bo to wiesz, na późniejszy poziom to jest spoko, ale... No. Fuck. Ule, dostał w odbyt. Jaki był pocisk. Wow, co on zrobił? Skoczył na mnie, ale się zablokował. Kara. Głową w ścianie utknął. Pięknie, o, level up, okay. Od razu sobie... podskoczymy z punkcikami, zobaczymy co tu mamy. Maximum health, nie, bullet damage muszę sobie zwiększyć. Z przyjemnością to zrobię. Dlatego, że coś te moje kulki są mało efektywne. Siema, pięknie, Circle of Death, final round, próbujemy? Kurde, dostaliśmy granaty, no. Znaczy nie wiem, czy ja dostałem, czy ty. Weź mi się. Czekaj, dostałem te granaty, nie, dostałeś, ty dostałeś ulepszenie do granatów? Nie, ja. Ale na 13 poziom Transfusion. Ja też dostałem Transfusion. Tak? Jup, ale... Nie, Explosive Contact. O, 35 daj... damage'a. Dasz mi? Ale na 13 poziom, masz już 13? No. Dobra. Masz. A ja ci mogę dać Transfusion, te co kradną życie przeciwnikom i dają je tobie. A ile one dają damage'a do granata? Poczekaj, to są te, których używałem. Transfusion dają 35. No, to daj. Fioletowe, znaczy w zasadzie różowe. Bouncing BT są do dupy. Okej, okay, teraz tak, sprzedam te granaciki. Ja się podleczę, poczekaj. Doładuję ammo. Sniper rifle. Okej. Okay. Ammo. Grenady. Świetnie. Żytko pełne. Widziałeś? 406 życia, już mam 154 shieldu. Tak jest. Raid. Dobra, trzeba... Wziąłeś zadanie? Tak. Bo tak, nie? Czy nie? Nope. A nie, jest. Final round, okej. Okay. Świetnie. Dobra, pędzimy. Skąd ty się tu wziąłeś? Co to? Co za śmieć? Skąd on się tu wziął? Nie wiem właśnie. One wybiegły już, zobacz. Możemy je tutaj ściągać, będzie łatwiej. Nie, to nie może się runda zacząć.
Nie zaczęła się? Nie może się zacząć, jak my nie jesteśmy na arenie. Ktoś też maty wypuścił na nas. Ach, ty maczałeś z tym palce? Nie. Widzę, że tutaj jest rewolwer. A ja pieniążki widzę. Żółte. Zbieraj ten złom, sprzedaś. Wziąłem ten rewolwer, ale on jest silny strasznie. Tylko pewnie powoli strzela, nie? No, zależy jaki ma accuracy. Teraz nie sprawdzę, jakie staty on ma, ale jest silny jak snajperka, ma 80 damage'a zadaje. Cholera, źle postawiłem Skorpio. Wejdę w ten zasięg, żebym ich leczył trochę. Ach, tak jest. Zatańczyć, jak ci Pichu zagra. Siema. To jest w porządku jak na razie. Jaki twardziel, skubany. Cholera, jak japę rozdziawił, to akurat... O fuck, uciekaj, Peach, uciekaj. No nie gadaj, że się dałeś. Jest tu jakiś, który ma mało życia? Wszystkie. Weź mnie podnieść lepiej. Wszystkie mają dużo. Ty, dlaczego one wybuchają? Ciebie dotknął. Fuck. Nie wiem. Ale mam życia mało. Widzę. Strzelaj, rób coś. No nie widzę nic, kurde. Ja to nic nie widzisz. Fuck. Zabiją mnie. No. Nogi! O, stoję! Leczę się, szybko! Szybko, healing kit! Fuck, już po mnie! Fuck. Już po mnie! No. O Jezu, dobra, dam radę! Chodź tu, nie uciekaj! Uważajcie, ty! O Jezu! Siema, henie! Ja wam dam! Ja leżę! Staraj się bić tego alfa, wątpię, że zdążymy. Tłucz wszystko, co popadnie. Alfa bi, bo on jakiś win. A, okej. Okay. Level up, mam życie. Yeah. Wow, jak cię drapnął. No. Uuu, a bo mi się skończyło. Changing weapon. Ty leżysz? Nie, klęczę. Aha! O kurde, 3 skagi. Będzie ciężko. Powiem więcej. Alfy, nie? Będzie przejebane. Cholera. I znowu na mnie biegną, no co za świnie. Ty, ale ja przyszedłbyś do mnie. Strzelaj. Dzięki. Zginąłeś? Kurde. Nie. Odrodziłem się. Hardkorowo było. Zobaczę tego rewolwera. Fire rate 1.1, 85 damage'a. Muszę to wypróbować. Ting. Dobra, nie wiem jak ty, ale ja już jestem almost ready. Ej, ja muszę się wyleczyć. A, jeszcze mam skill pointa do wydania. Nie mam? A to tobie level wpadł. Tak. W takim razie, więc gdzie jeszcze u mnie do levelu następnego? No masz wyższe niż ja, nie? Znaczy więcej masz chyba. Mhm. Trenowałem przed tym, jak przyszedłeś, więc wiesz. Nie ma opierdalania się. Okej, walnę sobie ty transfusion. Okej, i granaty. Matka wie, że ćpiesz? Nie wie. To nie będę jej mówił. Dobra, nie mów. Come on. Już kupuję sobie tutaj. Nie ćpaj tam. Muszę ćpić. Pić? Pić, no. Okej. Okay. Wszystko mam. Biegnę do ciebie. Come on, nigga. Mam teraz te transfuzyny, to może się będę leczył chociaż troszkę. I znowu wyłony tu biegają, chamy jedne. Fuck. To takie zaczęło nam się. Rozgrzewkowe są. No chyba tak, ale tylko, że teraz skurwa, się na walkę zaczęło. Zaury. Ale się rozsypały! Tak jest! Fuck! Panowie, i znowu 3 zostały? O, fuck! Co, ty też leżysz? Nie? Nie, już teraz tak. Który to tak mało życia miał? Ma jeden, tu jest. Jest jeden. Gdzie? Jego zabiję, mam go. Dobra, ja nie. O, widzę właśnie. Dało ci się. Ale... Criticale się sypią. O cholera. Już po nas.
No, ja przeżyłem. Dobra, trzeba przyjąć jakąś taktykę. No, jaką? Ty idź kradnij, bo mi już pieniądze się kończą, a ja będę w nich rzucał granatę. No, zbieram tutaj kasę. Mój sniper jeszcze całkiem daje radę, wiesz, bo podpala ich i to konkretnie. No właśnie widziałem, że sporo damage'a robisz tym. No, ale cholercia, mało mam amunicji do snipera, 72 sztuki zaledwie. Czekaj, ja muszę kupić sobie życia troszkę. O, no, żebyś sobie nie kupił. Dobra, to jest, wiesz... Dobra, jest sporo amunicji, hardcore, więc jest dobrze. To są do rewolwera naboje głównie. To co leży na ziemi. Dobra, biegną one czy nie? Nie. O, biegną. Gdzie? Wow, jest. To nim nic nie robi ten rewolwer, to dopiero jest. Strasznie wytrzymały one są. No, w cholerę. Ja myślę, że one by miały mniejszy resistance na przykład na coś korozji. Cholera. Wiesz co? My nie damy rady. Nie damy chyba. Ale jeżeli byś się skupił i na przykład, wiesz, zwraca uwagę, że jak na przykład lecą, to... No właśnie tak próbuję, ale właśnie, dlaczego one do mnie teraz lecą? Bo ja zginąłem. No właśnie, dlaczego? Bo miałem mało życia. Tutaj mam jednego, weźmy pomóż go tutaj. A dobra. Też leżysz? Tu jest jeden alfa obok mnie. Masz go. Come on. Dobrze. Wow. Hit shit, soldier. Wow, podpalony przyszedł, już po nas. O kurde. Dobra, badass fire alpha. To już jest. O kurde. Meksyk. No, pokonam go. Badno sobie, fire alpha. Ja leżę. Fire alpha rozwaliłeś? Nie, tego drugiego. Fire'a nie rozwalę, bo mam broń podpalającą. Aha, no tak. Może z pistoletami na wodę przyjdźmy, albo coś zadziałać. Z jajkami wielkanocnymi takimi na wodę, ty. No, bez kitu. Będziemy ich nakurwiać. Dobra, idziemy stąd. Nie mają szans. Idziemy stąd? No. Dobra. Wrócimy to w przyszłości. Tak jest, wrócimy tu w dalekiej przyszłości. Dokładnie. Sniperka jeszcze sobie doładuję, tak przy okazji. Combat Rifle Ammo. Dobra. Nic do sprzedania, taki TK Repeater, okej. Dobra, spadamy stąd. Nie wiem jak ty, ale ja tu nie chcę dzisiaj już być. Ja też nie, tylko jeszcze posprzedaję jakieś dwie rzeczy. Dobra. Dobra, i teraz tak, spójrzmy na naszą tablicę z zadaniami, co my tu mamy. Circle of Death zostawiamy w tyle. Legenda o Moe i Marleyu również. Scavenger Sniper Rifle, to nie będzie trudne, powalczymy sobie pewnie z bandytami. Poczekaj, zrzucę okiem na mapę. Nie, wybierzemy się do Scavenger, no. Czyli Sniper Rifle to jest tam. To będziemy przy okazji szli w stronę śledzia. Po klucz do... Sledge to the safe house. O kurwa. Kurczę, popsuli samochód. Nie po to wyszedłem z areny, żeby mnie teraz jakaś gnida zaatakowała. I tu jest jakiś ten, zobacz, bada skoro w widzę. I rozwali nam samochód tak swoją drogą. Ja pierdzielę. Ty, nie ma go. Gdzie on jest? Nie wiem, ale fuck, chciałem... Fuck. No właśnie. Walcz w ostatniej chwili. Co mi plujesz na kobietę? Dobra. Życia mam mało, ale trudno. Tu masz dwie apteczki, jedną za plecami jeszcze i jedną przed sobą. Widzę jedną. Widzę drugą, dzięki. Dobra, teraz skok wiary, mój kochany, lecimy. Woohoo! Nie ma siana. Nie ma siana, nie ma lepy. Dobra, dobrze, że to był samochód, bo... Znaczy, w sensie ta stacja z samochodami, bo tak to by było kiepsko. Ty, wiesz co? Hmm. Nie wiem, ile już ten odcinek trwa, ale wydaje mi się, że... Długo. Mi się też tak wydaje, ale nie wiem dokładnie ile. Zrobimy tak. Pożegnamy się w tym miejscu i w tym samym miejscu się spotkamy w kolejnym odcinku. Co ty na to? Dobra, może być tak. No to miło było. Do pewnego momentu. Cicho, cały czas było miło.
Ale nie na arenie, nie mówię na arenie. Tak, ale fan był. No był jak najbardziej, nie strzelaj tam, bo jeszcze jakieś złotu się przywlecze. No i z tego miejsca zaczniemy kolejny odcinek, czyż nie? Dokładnie tak i dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć! Siema, nara, pa!